Jego serce na każdy dzień, biskup Jerzy Ablewicz. W tej chwili, gdzieś przy kratkach konfesjonału, grzesznik przystępuje godnie do sakramentu pokuty. Cóż się dzieje? Nie wystarczy powiedzieć, że Chrystus spotyka się z nim. Trzeba powiedzieć, że Chrystus jednoczy się z nim, wchodzi w niego, by mu pomóc, uszczęśliwić, uświęcić i zbawić. Chrystus zbawił nas na krzyżu w Wielki Piątek, ale Chrystus zbawia nas ustawicznie i to nie z lotu ptaka, nie z dystansu, lecz przez osobiste interwencje sakramentalne w nasze życie. O Jezu ukrzyżowany, błagam Cię o łaskę niezwykłą, niezwykle ważną. Dopomóż mi wykorzystać w ciągu mego życia sakramenty święte. Dozwól mi wykorzystać przede wszystkim sakrament pokuty i Eucharystii. Spraw, abym w sakramentach świętych z Tobą się spotkał, z Tobą się zjednoczył. Przez sakramenty działaj we mnie i obdarzaj moją duszę owocami Twojej Najświętszej krwi. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.